Witam serdecznie. 22 grudzień 2023 rok, godzina 18:28. I tak wygląda nasz dzisiejszy kosmogram. Oczywiście zrobiłem ten kosmogram na sporo godzin do przodu, bo właściwie robię. Już jest 22, ale gdzieś około chyba pierwszej w nocy, jeżeli się nie mylę. A zrobiłem, dlaczego tak akurat wyszło i będzie mnie się łatwiej opowiadało o planetach, a bez względu ascendent. Właściwie gdybym mógł wyeliminować ascendent i medium celi, to może by było mnie dużo łatwiej. Oczywiście mamy Słońce w Koziorożcu, w Dładzie Koziorożca, już drugi dzień. I jest w Trygonie do Słońca, do Księżyca. Tu następuje Trygon. To jest bardzo dobry okres. I ten okres, no trzeba przyznać, że taki przedświąteczny, akurat to sobota, zakupy, jutro już niedziela, czyli Wigilia. Ale życzyć będziemy sobie Wigilię. Nie popuszczę. Nie lubię życzyć w dni, które no po prostu, jeżeli mamy święta, to mamy święta. W tej chwili tylko przestrojona choinka oczywiście tutaj. Można by było powiedzieć, że coś wam to przypomina, tak? I ostatnio no jest to dosyć interesujący temat, który tutaj stoi i za mną. Chodzi o te parlamentarne oczywiście. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jedna rzecz, którą gdybym był po tej stronie, bym powiedział, że słuchajcie, uważajcie, bo jeszcze parę dni, a nawet was nie będzie, czyli nas nie będzie. No i chyba tak się stanie. Coś tak w trawie mi piszcze. A dlaczego? Dlatego, że Mars jest w Strzelcu. Mars jest w Strzelcu i jeszcze to sam się lwa. Lew niby władza, ale zwróćcie uwagę, że Mars jest w Strzelcu, jest w Trygonie do Strzelca i Barana. W Baranie jest Chiron, czyli mądrość. Mądrość, która reprezentuje naprawdę potężny układ i w dodatku jeszcze Jowisz na samej górze. Tutaj jest Księżycem i z Uranem, więc może tak się stać, że nagle wystąpią zupełnie inny typ działania. Krótko mówiąc, nazwijmy to społecznego. Teraz jakie są koziorożce? No koziorożce są na ogół, to jest znak ziemski, czy taki bardzo, bardzo, bardzo twardy. Z tym, że to nie jest prawda, dlatego że jeżeli mamy ziemię żyzną, to jest mięciutka. I kiedyś jedna z moich przyjaciółek do mnie powiedziała tak, że koziorożce są jak orzechy. Na zewnątrz twarda skorupa, a w środku orzeszek, ten miąższ, mięciutki. I to jest chyba prawda, że to się dotyczy koziorożców. Koziorożce w tej chwili mają bardzo trudny okres. Te, które są przed urodzinami oczywiście, te, które już też są poza. Ale zawsze ten ostatni moment, ten taki, te kilka dni, to jest naprawdę ćwiczenie. No niektóre mają jeszcze prawie 20 parę dni do swoich urodzin i to jest takie troszeczkę no irytujące. Co najbardziej sobie cenią koziorożców? Ich stateczność, ich punktualność, ich idealne wyliczenia czasoprzestrzenne,
To naprawdę jest rewelacja. Tam jest wszystko na czas, wszystko musi być poukładane. Dla mnie koziorożec jest troszeczkę niedościgniony, ponieważ sam nie jestem koziorożcem. Czy bym chciał być? To są osoby, które mają bardzo dużą odpowiedzialność, przede wszystkim za innych. Nadają się fantastycznie na jakichś zarządców, ludzi. Przede wszystkim konstytucjonaliści. To są osoby, które cały czas działają w obrębie prawa. I gdyby można było, to uważam, że nie ma lepszego jak właśnie koziorożec. I w dodatku jeszcze koziorożec, który ma pewne zwady, bo to są znaki chłodne. Oczywiście, że tak. My nie za bardzo je lubimy, bo jest taki posępny. Ja zawsze mówię, że kręgosłup ma paragraf. I to jest fakt, że większość tych osób ma kłopoty z kręgosłupem. To jest przede wszystkim wina rodziców. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że pewnego zachowania dziewczyny koziorożce, ponieważ są nie to, że zaraz wam pokażę, o co chodzi. Ma dziewczyna, przypuśćmy, rosną jej, młoda dziewczyna ma i rosną jej piersi. I zaczyna chować te piersi, ramiona i zaczyna się garbić. I zaczyna mieć, no co to ukrywać, krzywy kręgosłup. Chłopcy z kolei są jak patyczaki i wstydzą się i się garbią. Bardzo często te kręgosłupy są takie, je wygląda jak paragraf. Albo litera S, jak to woli. Chociaż wolałbym paragraf, bo paragraf bardziej pasuje. Oprócz tego koziorożec ma naprzeciwko raka. Pamiętajcie o tym, że rak to dom, rodzina. Koziorożec też pilnuje tej rodziny, tylko to jest na zasadzie takiej, że jest taka lista, no powiedzmy, że gości, tak? I 6:20 wstaje. 6:21 zakładam kapcie. 6:23 wchodzę do łazienki. 6:25 szczotkuję zęby. Bo i tak cały dzień jest dokładnie w tym kalendarzu ich psychicznym ustawione. I słuchajcie, nie daj Boże, jak coś wypadnie, że na przykład, przypuśćmy w założeniu, niech się zepsuje kran i ta woda nie leci. Nie jest taka, że on może umyć te zęby. Nie chcielibyście być przy takim koziorożcu. Schab tłuczony to jeszcze nic przy tym. Tak jest głośno i wyraźnie. Jest fantastycznie. Okrzyki prawie jak atak Indian na nie wiem na co, na bizony. Huk, stuk. Tuwim napisał lokomotywę. To jeszcze nie są te grubasy, to jeszcze nie są. To jest coś po prostu nie do odkrycia. I teraz następna sprawa, że koziorożce w sumie mają zawsze rację. To jest fakt, że na koziorożcu można oprzeć pewne zaufanie. To jest numer jeden. Z tym, że koziorożce w tej chwili mają pewne kłopoty. Te kłopoty są no właściwie trudno wyraziste, bo kłopot jest szalenie prostą rzeczą. Kłopot zawsze można odrzucić. Koziorożec nie potrafi odrzucić swojego kłopotu. Musi go przerobić. Dlaczego?
Dlatego, że tą planetą, która rządzi koziorożcem, jest Saturn. I na przykład jak w tej chwili mamy Saturna w rybach, większość koziorożców jest pozbawione pewnego myślenia. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili dla koziorożca, to jest taka nauka do tej osoby, która pytała się o to właśnie. Dla koziorożca nasz kochany Saturn i teraz proszę, koziorożec baran, byk, bliźnięta. Jest w bliźniętach. Teraz sobie wyobraźcie bliźnięta jako ryby. Dla nie, dla... Teraz zwróćcie uwagę. To jest kodeks. To jest harmonogram. To jest te 10 przykazań. I te 10 przykazań zostaje zwalonych. Pamiętacie Mojżesza? Co zastał? Cielca. Teraz rozumiecie, jak się zdenerwował, jak odlali ze złota z cielca? Przez ten krótki czas, jak się szybko pośpieszyli? Co właściwie powinno się z takimi ludźmi robić? No to były czasy takie dosyć dziwne. Ja nie pamiętam dokładnie, czy ich wyrżnięto, czy nie wyrżnięto, ale podejrzewam, że wyrżnięto. Ponieważ no tak jest. Dzisiaj są czasy niebiblijne, ale bardzo często kojarzą się nam z czasami ostatecznymi, czyli biblijnymi. Zaprzeczenie zaprzeczenia. I zobaczcie teraz, jak to działa, jak funkcjonuje, przypuśćmy, jakaś, no nazwijmy, prawda. I teraz zobaczcie, że tą prawdę można sobie obracać, jak się chce. I na tym bazuje właśnie przez te ryby. Ten Saturn, w dodatku jeszcze Saturn jest w dładzie ryby-ryby. Czy on jest w charakterystycznie, jeżeli ryby-ryby, czy on ma charakterystykę lekko barana? To już mówię za dużo. Dlaczego? Dlatego, że to jest archetyp. To jest dla tej osoby, która tam się pytała w tym filmie. Tak, masz rację, tak było, jak tam powiedziałaś. Ale czy powiedziałeś? Nie wiem, przepraszam, że nie. No tak. Przepraszam, jeżeli powiedziałam tak, ale uważam, że to wszyscy jesteśmy na ty w internecie i tak mi jest dużo lepiej dla mnie. No jakby nie było, jesteście tutaj po to, żeby zrozumieć astrologię, nie nauczyć się, bo na astrologię macie czas. A w dodatku, czy wy chcecie? To jest wasza sprawa, czy chcecie. Jeżeli chcecie, zapraszam. Lada moment powstanie szkoła, już między, znaczy świętami a Nowym Rokiem będę już tutaj prawie wszystko wiedział. Tylko kwestia kiedy. No i jak dam hasło, to od razu przesyłajcie jakieś wiadomości, a i tak indywidualnie będę z każdym rozmawiał, ze względu na to, że tak. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że królewska wiedza nie jest dla wszystkich. Nie wolno uczyć osób, które się nigdy nie nauczą tego. Ja to zrobiłem kilka razy i czy żałuję? Nie, dlatego że te osoby są nadal ze mną i są bardzo wdzięczne, bo tak prowadzę zajęcia. Ale to nie chodzi o to. Największą satysfakcją dla mnie jest to, że osoba pojmuje te wszystkie niuanse i łapie w lot. Kiedy mam osobę, która zadaje proste pytania i bez przerwy te same, bo nie pojmuje, że zawsze początek jest baranem i baran, byk, bliźnięta, bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, zawsze teraz już jest baran,
Kiedy będzie byk? Nie wiem. I nie wiem, co chcę osiągnąć. Ale jeżeli chcę osiągnąć, podrapać się po uchu, no to znaczy, że jest funkcja. Jeżeli ja tą funkcję wykonuję, tak, tym palcem, to znaczy, że albo byk, tak, bo byk, czy może wykonywać ruch palcem na przykład w uchu. Ucho należy do barana, do głowy, do barana, ale samo ucho, no nie, nie jest. Jest środkiem komunikacji, tak jak usta. Ja przez ucho słyszę. Więc ono należy do bliźniąt. I teraz rozumiecie, w pewnym momencie musimy przejść, a gdzie jest byk? Moja reakcja. Czy baran, a ja tam coś zrobiłem tym palcem w uchu. Mogłem zrobić tu. I wyszłoby, wiecie co. To już będą, trzeba by się zastanowić. Ale w rzeczywistości ryby. Czyli obracam cały kosmogram w ciągu kilku sekund, bo robię wariata, a wariat to są ryby. Czy tak jest? Niezupełnie, bo jeszcze może być Neptun w odpowiednich znakach i może stworzyć zupełnie jeszcze inną sytuację. Neptun plus ryby można określić pewne zasady, no i jeszcze cała planetarium. Jeżeli osoby są zainteresowane, złapią, o co chodzi, i potem drążą temat. I to jest najważniejsze. Ale wróćmy do naszego koziorożca, bo zawsze jest taka... Zresztą profesor Leszek Weres też tak prowadził zajęcia, że na każdych zajęciach wynosicie jakieś wiadomości. Te wiadomości, które szukaliście, nie szukaliście, ale czy są wam potrzebne? Nie, ale okazjonalnie może się stać, że w pewnym momencie, tak, tutaj na przykład osoby piszą, co bardzo wam dziękuję, że tego dnia właśnie zrobiłam to i to. Tutaj napisała osoba, kiedy była droga Samsa Panny. Tak. I ja się zaczynam cieszyć. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że te osoby nie potrzebują astrologii, bo już żyją astrologią. One już funkcjonują w tej astrologii, mimo to, że jej nie znają. Dlatego, że w pewnym momencie zaczynamy żyć zgodnie z planem Twórcy, czy Stwórcy, czy Chrystusa. Przecież po to istnieje astrologia, żeby działania, teraz te święta są spadkiem po Saturnaliach, to są najbardziej... Tylko, że bardziej Saturnalia to są bardziej związane z Sylwestrem. Święta te nasze też w pewnym sensie są związane z tym samym, chociaż Nowy Rok to Trzech Króli, liturgiczny i prawidłowo powinien być astrologiczny, ale jednak nie. Znaczy... To jest święto astrologów. To jest faktem, że to powinno być świętem astrologów. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten moment, kiedy no, przyszli do Betlejem, tak? I ci od Heroda, czyli trzech plus dwóch, to, czyli znowuż mamy ten, tą zaczarowaną figurę, tak? I ta zaczarowana figura daje nam pewne możliwości. Ja kiedyś wam pokażę tą zaczarowaną figurę i będziemy omawiać, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. I teraz zobaczcie, że to jest pewnym egzaminem. Pewnym egzaminem tym biblijnym było to wycięcie, wiecie, tych dzieci, tak? Ale to był skutek układu marsowego. A współczesnego Marsa mamy właśnie w Strzelcu. Tutaj, w tym miejscu. I dlatego też Strzelce w pewnym sensie wyginęły i musimy brać pod uwagę, że to jest takie troszeczkę naciąganie na przypuśćmy do jakiejś takiej agresji, wojenki. Teraz, czy Koziorożec lubi? Koziorożec nie, ale Koziorożec lubi dowodzić.
dowodzić statutowo, z tym, że to jest. Nie jestem pewien, czy nie jest w pewnym sensie jakby katem sumienia, tylko nie w tej formie złej, tylko takiego, że nie dajemy sobie rady z sobą. To bym powiedział, że na 100%. Cóż jeszcze można by było powiedzieć o koziorożcach i całej tej sytuacji? Ta sytuacja jest troszeczkę nieznośna ze względu na to, że koziorożce lubią aktywność. I jeszcze jedna rzecz. Ja już to mówiłem kiedyś, znaczy parę dni temu, że zobaczcie, czy widzieliście kiedyś zmarłego koziorożca? Właśnie to jest najdziwniejsze, że nie, dlatego że one wchodzą na same szczyty, siadają na chmurkach i odchodzą do Pana Boga. I w ten sposób po prostu odchodzą od nas. I tak koziorożce, nie wiem czy pamiętacie, ale obejrzyjcie sobie Borynę, ostatni moment życia Boryny. Wtedy zobaczycie takiego typowego koziorożca. Zobaczycie tą scenę, jak ona jest grana, jak on pada na te kolana, kiedy kolana... Właściwie, czy koziorożec... Trzeba przyznać, że stawy są właśnie koziorożcem, dlatego jak was tak rwią te stawy, no, co mogę powiedzieć, no... Nie wiem, czy mogę tutaj, bo wiecie, o co chodzi. Ja w telewizji, jak będzie TV-ka, to będziemy mogli o tym rozmawiać, ale suplementować się. Jednym z ciekawszych takich rzeczy, które ja bardzo lubię, no to jest na przykład tłuczona kapusta. I okłady z tłuczonej kapusty. I też możecie jeszcze spróbować szmalczyk, tylko biały szmalczyk, na przykład z chrzanem. Spróbujcie. I jeszcze co? No troszeczkę trzeba więcej tej żelatynki, wiecie już. Na przykład kurze łapki by było, takie rosołki na kurzych łapkach, jak możecie sobie ugotować to takie, taką żelatynkę, to no. Jeszcze dołóżcie do tego troszeczkę imbirku albo tego żółtego proszku hinduskiego. No. I powinno być troszeczkę lepiej. Każdego to dotyczy. Ale radzę tak na wszelki wypadek dla... Jeżeli używacie, to używajcie. Jak i lekko czasami, lekko warto od czasu do czasu przesadzić. To znaczy trochę za dużo imbirku albo na przykład tego żółtego proszku hinduskiego. Z tym, że to jest dziwne, że lepsze są te sproszkowane. Tylko najlepiej to ususzyć i samemu sproszkować. To też jest, jesteście pewni, że to jest przez was, ale jeżeli nie, jeżeli macie w odpowiednim miejscu, to oczywiście. Co jeszcze można by o koziorożcach powiedzieć? Przede wszystkim koziorożce boją się troszeczkę akcji. Koziorożce nie lubią akcji. Koziorożce używają akcji do swojej dominacji. Co znaczy, no tutaj jest, z drugiej strony koziorożce bardzo lubią negocjacje i lubią rozmawiać, lubią filozofować, mimo to, że czasami nie pozwalają. I te wszystkie cechy są bardzo silne w tym znaku, sami zresztą tutaj na pewno napiszecie to. I tak się zastanawiam, co określić. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo uważajcie w drogie koziorożce, aby nie popełnić jakiegoś fapoba towarzyskiego, żebyście czasami nie komuś tak no, z liścia nie dali językowo, bo może być bardzo nieprzyjemnie, bo
Nie, ostrożnie z tym. Teraz następna sprawa. Nie bądźcie tak zaborczy. Budujcie przyjaźń, budujcie i więcej z siebie dawajcie przyjaciołom, czy w ogóle otoczeniu. Dajcie siebie, oddajcie siebie, bo to jest czas, jest taki, że ten czas potrzebuje takich nauczycieli, ale właściwie nie nauczycieli, co wolałbym mędrców. I wy jesteście w pewnym sensie tymi mędrcami, tak was odbiera społeczeństwo. Tak filozofia odbiera tutaj Szczelec, tak, to są filozofowie, tak wy jesteście tymi mędrcami. Bardzo często Satur siedzi w jakiejś jaskini myśli, jest taki chudziońki, bo nawet nie chce mu się jeść, bo myśl jest ważniejsza, piękniejsza, bardziej dorodna. Na czym myśli? No jak to nad czym? Nad losem drugiego człowieka. Bo jeżeli mamy koziorożca na górze, to na dole mamy raka. I właśnie o tym myśli. Jak zabezpieczyć tego raka? Rak jest bardzo specyficzny, bardzo chimeryczny i dlatego też te chimery wszystkie koziorożec wyczuwa. On właściwie jest od tej chimery uzależniony, bo chce pomóc za wszelką cenę. No, prawo konstytucjonalne jest właśnie chimerą, tak? Przecież nie lubimy tego prawa. Komu się chce płacić podatki, komu się chce iść do jakichś tam działań i na przykład być aktywnym społecznie. Ile znacie osób, które są aktywnie społeczne? Szczerze mówiąc, to ja znam tylko dwie. Naprawdę, takich społeczników z prawdziwego zdarzenia. Jedną osobę lubię, drugiej osoby nienawidzę. Dlaczego? Dlatego, że przegalopowała w tym okresie, wiecie, tym patriotycznym na przykład. I cały czas tylko bóstwo gda, bud jest słońce. No nie, to jest po prostu, wiecie, no wtedy. Prace społeczne, to tamto, dziesiąte, bo dla ojczyzny, bo dlatego. I cały czas pod czerwonym butem albo czerwonym sztandarem. Ja tego bardzo lubię prace społeczne, tylko prace społeczne w zasadzie komunikatywnej. To znaczy, że komunikujemy się i wykonujemy coś pożytecznego. Bo te wszystkie prace społeczne, które są w tej chwili, nawet te narzucone przez kogoś tam, nawet nadzorowane, one są do kitu. Ja chodzę czasami po parku, gdzie w liceum sadziliśmy drzewa, dzisiaj to zarosło strasznie. Jest to nieprzemyślane zupełnie. I pamiętam, które drzewa ja sadziłem i które kolegom pokazałem sadzić tam, bo dostaliśmy po prostu krzaki. To jest dokładnie ten, jakby ktoś się pytał na Dąbrowie, ten park. Tutaj naprzeciwko poradni, jak jest ten pseudo taki ryneczek, to jest ten park. I niektóre drzewa pamiętam, które sadziłem sam osobiście razem z kolegami z klasy i żeśmy sami nie było żadnego planu. Czy ten park jest ładny? Nie jestem pewien. Ale widzę tutaj w moim parku, że też są błędy i to tych służb. W dodatku jeszcze w tej chwili na przykład w ogóle nie potrafią ludzie ciąć drzew. Drzewa trzeba umieć ciąć. To jest wielka sztuka. Ci, którzy potrafią, oni już właściwie, no tak przykro mi, ale wyginęli. Ci, którzy pracowali tutaj, ja znam tych ogrodników. Dlaczego mówię o ogrodnikach? Teraz zrozumcie jeszcze jedno, że koziorożec jest przetrzymaniem. Przetrzymaniem tego przed tymi mrozami. Kiedy są mrozy, kiedy jest pierzynka śnieżna, to żeby nie wiem co to, w ziemi jest ciepło. Na tym polega geotermia. Na tym polega mnóstwo rzeczy, które są związane z tym, że właśnie ziemia im głębiej, tym cieplej. I to jest najciekawsze. To jest najpiękniejsze. Więc mnóstwo rzeczy jest. Teraz jeszcze jedna rzecz. To jest Saturn. Saturn jest linią pionową. Pamiętajcie o tym. I zawsze, jeżeli mówimy o archetypie Saturna, więc wiemy o tym, że to jest po prostu ten
to newtonowskie jabłko, które upadło mu na głowę i on odkrył prawo ciążenia. Ono zawsze jest w jednym kierunku, tutaj na Ziemi. Oczywiście, że czasami są gdzieś tam miejsca, które są zjawiskowe, że samochody same wjeżdżają pod górę, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy, czy rzeki się nie mieszają. I takie rzeczy są. Zresztą, co to tutaj nawet na Politechnice Warszawskiej jest hydraulika i właśnie pokazane, że wody się nie mieszają w tej hydraulice. I jest to udowodnione. I jaki sposób? Nie wiem, nie powiem, bo nie jest to moją specjalnością, ale byłem tam, widziałem to jako tylko zjawisko wizualne po prostu. I żeby wiedzieć, że takie rzeczy są, że czasami trzeba komuś coś powiedzieć, tak zwanego miłego, najbardziej hydraulikom, którzy są, jak nie znają tego, no to w takim razie po co on jest hydraulikiem, a jeżeli on jest inżynierem tak zwanym sanitarnym, no to już tak, no inaczej inżynier szambonurek. Nie wiem, czy znacie ten kawał. Majster rozbiera się do majteczek, wskakuje do szamba, wchodzi tam do tego szamba, wychodzi do tego. To, podaj żabkę. Dobrze. Nurkuje, potem wyskakuje. Tfu, podaj teraz ten klucz tam jakiś. Tfu. I wychodzi z tego szamba. No widzisz, Jasiu, jak będziesz się uczył dobrze, to nie będziesz musiał podawać narzędzi. Nie, więc to jest taki. I to jest kawał typowo saturniczny. Także, żeby nauka nie poszła w las, że wchodzimy w to. Ja nie mówię, że szambonurek jest złym zawodem, bo to nieprawda. No. Mamy hydraulika tego francuskiego, które, wiecie, to wszystkie dziewczyny w Paryżu wariowały. To jest fakt autentyczny. Mam koleżankę w Paryżu, to mówi, słuchaj, jak Polacy, mówi, to chodzili z tymi, z kolankami na sznurku, żeby tylko udawać hydraulika francuskiego. I to była taka moda nawet na hydraulika francuskiego. Polaka oczywiście. No więc to jest, tu jest taka sytuacja, że tak, i macie pewien światopogląd, który oddaje nam tą rzeczywistość koziorożca. Koziorożce są naprawdę statutowe. Słuchajcie, kończę jutro dalsze opowieści oczywiście o koziorożcu. Tak, codziennie. I cieszę się, że jesteście. Jak możecie, to łapkujcie, jak możecie, to lajtujcie, jak możecie, to tam jeszcze coś. Przede wszystkim subskrybujcie, bo zależy mi na tych subskrypcjach już troszeczkę, bo tam niewiele potrzeba, tak? I będzie 5000. 5000, no. Dawniej mi nie zależało, teraz mi zależy, bo 5000 to jest coś, a potem jak już 5000, to będzie szybko 10 000 i pomału, a lada moment ruszamy z tą offsetką. Do zobaczenia. Z Bogiem.